Witamy wszystkich bardzo serdecznie w tym niezwykłym dla naszej społeczności szkolnej dniu. Szczególnie serdecznie witamy składających dzisiaj uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Zapraszamy wszystkich na krótką scenkę przedstawiającą charyzmę i dokonania wielkiego XVIII-wiecznego reformatora polskiej szkoły i patrona naszego liceum, księdza Stanisława Konarskiego. W scence ze względu na przesłanie została wykorzystana postać Tadeusza Kościuszki. Kościuszko był rzeczywiście uczniem Collegium Nobilium, ale nie był pierwszym uczniem zapisanym do szkoły Stanisława Konarskiego. Za nieścisłość przepraszamy. Pięknie. Czuć boską rękę. Szybciej, bracia, bracie, szybciej. Kiedy ja szybciej nie dam rady, proszę księdza. Bracie Albercie, nie szanuję brat czasu Bożego. Kiedy ja szanuję, proszę księdza, tylko noga mnie boli. O, noga boli? I dobrze, że boli. Zbawienie przez cierpienie. No, a teraz trzeba zapomnieć o nodze, bo pilne sprawy nas czekają. Najpilniejsze, bracie Albercie. Ciekawe, jakie ksiądz pilne sprawy wymyślił. Pięknie tu. Bracia Albercie, prawda, że pięknie? Pięknie. Może i pięknie. Ale tu nic więcej nie ma, proszę księdza. Nie ma. Od razu ma coś być? Podłoga jest twarda, solidna chyba. I ściany są cztery. Ale nic więcej nie ma. Tak, to nic nie ma. Będzie szkoła. Szkoła? Tak, szkoła. Najprawdziwsza. Sam papież się zgodził. Jak brat nie wierzy, to niech czyta. No zgodził. Ale krzesełek nie ma. Ławek zresztą też. I tutaj, proszę księdza, duże pieniądze będą potrzebne. No co racja, to racja. To do króla jego mości skoczę, własnej szkatuły da, a ty, bracie, masz pilnować. Zobacz, bracie. Król był hojny, cały mieszek dał. Masz, załatwisz meble, a ja po książki. Co ksiądz przyniósł? To jest globus, bracie Albercie. Można na nim... O, żebym się zmachał. Można na nim na przykład Amerykę pokazać. O, tu. Mała ta Ameryka, proszę księdza. O. Mała, bo i globus mały. A jaka ma być, bracie Albercie? Wielka. Mówili, że Ameryka jest wielka. A myślałem, żeby z brata Belfra zrobić. Przecież mówiłem, że mnie noga boli. Dobrze, to niech brat tu pilnuje, a ja jak zwykle muszę załatwiać. Widzi brat? I że Belfra załatwił. I to jakiego? Znakomitego. Ojciec Albert stąd. I będzie uczył po polsku, a nie po łacinie. Ojcze Albertandzie, to brat Albert. Pomocny, bardzo mój pomocny. Pomocnik, tak.
Nie znaję z kolegi Lubinu. Wspaniała szkoła, nowoczesna, ale gdzie ci uczniowie? Przydałby się choćby jeden na początek. No tak, uczniów nie ma. A bez uczniów nie ma szkoły. Ale nie bójcie, żaby bracia, ja zaraz coś skombinuję, zaraz przygarnę jakiegoś, przecież oni tacy spełnieni wiedzy. No, i uczeń się znalazł. Co prawda tylko jeden, ale jaki? Jak się nazywasz, chłopcze? Tadeusz Kościuszko, jestem. No właśnie, Kościuszko, Kościuszko. Uczyć się tu będziesz, dla Boga, dla ojczyzny. Będziesz znakomitym Polakiem. Wybawicielem narodu. Ale żebym się zmachał. A egzaminy? Muszą być. Tak bez egzaminów do takiej dobrej szkoły przyjmować, to nie po bożemu i nie po ludzku. No tak. Egzaminy muszą być. Dobrze, to ojciec niech egzaminuje, niech uczy, a ty, Kościuszko, mów wszystko, co wiesz. No więc, Kościuszko, jakie znasz kontynenty? Możesz skorzystać z globusa, otóż. No, ja tak właściwie to znam wszystkie kontynenty. Dobrze, dobrze, młody człowieku. A które konkretnie znasz kontynenty? No, ja tak ogólnie znam właściwie to... No, ja w ogóle nie znam. No widzi książę, przecież on nic nie wie, o! Doskonale, doskonale! Jeszcze umysł nienapełniony wiedzą, pusty, puściuteńki, toż to idealny kandydat na ucznia. Trzeba oświecać, ojcze, napełniać ten umysł. No nie wiem, proszę księdza, ja bym go do szkoły nie przyjmował. Ojcze Albertrandzie, toż to byłby grzech, takiego ucznia do szkoły nie przyjąć. Kościuszko, chodź na tu. Chodź, śmiało, śmiało, chłopcze, śmiało. Niby młody, a się rusza jak ślimak. No, niech ojciec zobaczy. Niby taki ignorantus, arogantus. No właśnie, ignorantus, arogantus, proszę księdza. Ale serce ma wielkie i odwagę ma. Odwagę bohaterów. I będziesz wielkim Polakiem. I odważył się tutaj. Odważył się tutaj przyjść. Odważył się przyjść do szkoły. I będzie mądry, najmądrzejszy. Bo się będzie uczył. Prawda, że się będziesz uczył, Kościuszko? No, będę. No, nie tylko dla siebie, ale dla Boga i dla ojczyzny. Pamiętaj, Kościuszko. A ty, ojcze Albertrandzie, ucz, szlifuj ten diament nieoszlifowany. Takich diamentów to tutaj więcej jest. I tam, i tam, i tu jeszcze. Tak, tak, do was, moi drodzy. Uczcie się, czego się nauczycie, to wasze i nikt wam tego nie zabierze. Odważcie się być mądrymi! Zabierze!